Kolejny dzień świętowania Tygodnia Kobiet w KPMG. Tym razem dowiecie się, jakie złote rady ma dla studentek planujących swoją karierę Agnieszka Dziewulska, Chief People and Culture w Warszawie. Zapraszam do oglądania. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do wzięcia udziału w wywiadzie z okazji Dnia Kobiet. Mam przyjemność rozmawiać z panią Agnieszką Dziewulską, szefową People and Culture. I chciałabym na początek zadać takie pytanie, czym zajmujesz się w KPMG? Cześć, cześć Magdo, witam tych, którzy nas oglądają. W KPMG od blisko troszkę ponad roku zajmuję się Departamentem People and Culture, odpowiadam za Departament People and Culture, czyli krótko mówiąc, współtworzę strategię zarządzania najważniejszym naszym zasobem, czyli kapitałem ludzkim. Powiedz nam, jakie było największe wyzwanie, z jakim spotkałaś się w swojej karierze? No więc ja już na rynku pracy jestem od, no powiem, że to już jest druga dekada, chciałam powiedzieć od kilku dekad, ale to brzmi ciężko, mam wrażenie. I tak naprawdę to były zadania, jeżeli sobie o tym myślę, które rozkładały się na kilka lat i wychodziły z, myślę, że z największej roli, jaką miałam. I to była rola w HP, gdzie byłam odpowiedzialna, gdzie byłam współodpowiedzialna za restrukturyzację bardzo dużego regionu EMEA, Europe, Middle East and Africa. To było wtedy blisko 60 tysięcy ludzi. To było w 2010 roku i było pokłosiem dużego kryzysu na rynku w 2008 roku, więc zarządzanie tak dużą restrukturyzacją na największych rynkach, na rynku Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, współpraca z European Workers Council, z organizacjami związków zawodowych i patrzenie, jak tak duża korporacja, tak duży brand podejmuje decyzje i potem je realizuje, kaskaduje, plus no też jak gdyby byłam świadkiem trudnych sytuacji, takich ludzkich sytuacji, no bo to jest jak gdyby również część HR-u. To była myślę, że jedna z takich dużych, naprawdę odpowiedzialnych ról, które mnie też najwięcej chyba nauczyły i dały, ugruntowały moją wiedzę, ale też dały mi podstawy do tego, żeby sięgać dalej i wyżej i zajmować się tematami, które są naprawdę ważące. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rola, duża. Patrząc w przeszłość, jaką radę chciałabyś usłyszeć na początku swojej kariery? Ja miałam ogromne szczęście, ponieważ w wieku 25 lat usłyszałam coś, co pozwoliło mi podejmować bardzo świadome decyzje. Usłyszałam to z ust, no dzisiaj nieżyjącego, a natomiast myślę, że jednego z największych nazwisk na rynku światowym. Ja usłyszałam to od, no ja i wielu pracowników wtedy, bo to był town hall, od Jacka Welcha. Jack Welch powiedział, bo ja pracowałam, moje początki były, ja zaczęłam w GE, byłam odpowiedzialna za przejęcia i za akwizycje w Europie Środkowej i Wschodniej, tuż po studiach. I on powiedział wtedy, i to jest cytowane w wielu książkach, i też można sobie to wygooglać, control your destiny before somebody else does. I świadome podejmowanie decyzji, świadome uczestniczenie w budowaniu swojej ścieżki zawodowej jest najważniejszym zdaniem tak naprawdę, które mi przeświecało przez te ostatnie dwie dekady i na pewno jest to, mówiąc po polsku, very valid now, to jest zdecydowanie to coś, co bym przekazała każdej osobie, która wchodzi na rynek zawodowy. To jest
to jest twoja ścieżka zawodowa, to jest twoja kariera zawodowa, to są twoje wybory. Ty zarządzaj nimi, nie oczekuj, że ktoś za ciebie to zrobi i na pewno nigdy nie bądź w sytuacji, kiedy to ktoś inny podejmuje decyzję za to, co się wydarza tobie w sferze twoich tematów zawodowych. A czy jest jakaś kobieta, którą szczególnie podziwiasz w swoim życiu? To jest takie bardzo, bardzo duże słowo. Wiesz co, ja myślę, żebym odpowiedziała trochę inaczej. Ja dzisiaj chylę czoła przed każdym rodzicem, który zmaga się z rzeczywistością covidową, dziećmi w domu, od małych takich dzieci przedszkolnych poprzez taki homeschooling, czyli wspieranie tego młodego człowieka, czy to w szkole podstawowej, czy w szkole średniej. I w tym samym czasie podchodzi do swoich obowiązków zawodowych, które w tej rzeczywistości dzisiejszej są, no mają po prostu inny wymiar. Więc ja wydaje mi się, że może bym nie wychodziła do jakichś takich dużych, ja się inspiruję. Ja oczywiście inspiruję się osobami, o których czytam, czy o których powiedzmy się słyszy, ale zdecydowanie dzisiaj myślę, że każdy hero to jest w domu i zmaga się między kolami, i wychowywaniem i wspieraniem dzieci. Także to jest taki trudny czas, myślę, że dla wielu. Więc tutaj absolutnie tu jest tu, gdzie idę w kierunku takiego podziwu i myślę sobie, ja już mam dorosłego syna, jest na studiach, myślę, że może być nawet pewnie w swoim wieku, więc mam trochę łatwiej, ale faktycznie to jest ten moment, gdzie myślę, nie jest to proste. Dokładnie. A czy chciałabyś przekazać jakieś złote rady dla studentek, jak powinny świadomie planować swoją karierę, jak znaleźć swoją ścieżkę zawodową i realizować ją z sukcesem? Używasz bardzo fajnego słowa świadomie. Ja myślę, że na tym bym się chciała oprzeć. To jest słowo klucz. Kariera zawodowa, wybór ścieżki zawodowej, wybór pracodawców, wybór brandów nie powinien być dziełem przypadku. Jeżeli chce się pracować albo jeżeli ważny jest na przykład CSR, to należy swoje kroki kierować do brandów, do firm, które gwarantują i stoją całą sobą za tym corporate social responsibility, tak? Czyli nie mają tylko gdzieś tam wpisanego, tylko faktycznie tym się zajmują, dlatego że tylko wtedy można zrozumieć, jak wyglądają mechanizmy, no bo ta ścieżka zawodowa to są jednak procesy, to są mechanizmy, to są zachowania, które się wydarzają. Jeżeli chce się mieć drzwi otwarte do najważniejszych instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, to KPMG zdecydowanie jest tym miejscem, dlatego że tutaj studenci przychodząc ze swoim świeżo zdobytym, wyuczonym dyplomem mogą bardzo szybko zweryfikować swoje kompetencje, dostać nakładkę kolejnych warsztatów, szkoleń, pracy na najważniejszych, największych klientach, czyli nazwę to tak trochę kolokwialnie, ale się po prostu się bardzo szybko zhabilitować, bo to na tym polega, czyli młodzi ludzie wybierając KPMG, przychodząc do nas, świadomie wybierają miejsce, gdzie my dajemy ogromny warsztat certyfikacji, które pozwalają wejść na rynek pracy u nas, na wyższych szczeblach, na ważniejszych, szerszych projektach, albo mając po prostu drzwi otwarte, to tak jak powiedziałam, instytucji finansowych, które są znaczące. Więc ta świadomość wyboru, za każdym razem dlaczego ja to robię, co jest dla mnie ważne, posiadanie planu na siebie, racjonalnego planu, i współtworzeniu tego ze swoim pracodawcą, to jest myślę ta rada, którą chciałabym przekazać. No ja tak kreowałam swoją tą ścieżkę, ja bardzo świadomie rozumiałam, gdzie bym chciała być i to jest taki kolokwializm, gdzie chciałbyś być za 5 lat,
ale tak trochę jest. Trzeba bardzo rozumieć, bo to dzisiaj oznacza, jakich kompetencji ja potrzebuję, żeby być w tym moim wymarzonym miejscu za te 5 lat. Jak powinnam poukładać, jak powinienem poukładać sobie te klocki, żeby móc sięgać po rolę albo firuję za tę chwilę. Jeżeli ja się cofnę do, tak jak powiedziałam, na początku byłam w GE, potem było HP, przepiękna kultura, dużo mówiło się o HP Way, jest cudowna książka Bill and Dave, która pokazuje o tym, jak ważne są wartości, jak wartościami należałoby żyć, ale ja pamiętam, jeszcze będąc w GE, wtedy był tak zwany Y2K, rok 2000, ten 2000 rok, co się wydarzy w świecie cyfrowym. Ja wiedziałam, że moje następne lata muszą być związane z firmami technologicznymi, bo to definiuje, że tak powiem, świat. I 15 lat spędziłam właśnie w firmach z nowych technologii, największych brandów w swoim czasie. A dzisiaj jestem w miejscu, które żyje tym, że daje warsztat konkretnych kompetencji bardzo młodym ludziom, którzy wchodzą na rynek pracy. Jednym z największych wartości tego, co daje firma, jest możliwość uczenia się. I duże firmy, duże brandy budują całe moduły, jak uczyć. No KPMG jest w miejscu od dekad, gdzie to jest dokładnie to, co robi, dając bardzo konkretny warsztat, nakładając, tak jak rzekłabym, no nie wiem, czy mogę użyć tego słowa, taką habilitację na studentów, którzy wchodzą na rynek pracy. Super, dziękuję bardzo. A czy zawsze świadomie planowałaś swoją karierę? Bo tak jak wspomniałaś, jest to bardzo istotne i ważne, i mówiąc szczerze, najważniejsze, ale młode kobiety, młode studentki, mam wrażenie, że są poniekąd zagubione, nie wiedzą, czy chcą to robić, czy właśnie jak tą świadomość swoją prowadzić i czy zawsze od najmłodszych lat byłaś taką świadomą studentką, że wiedziałaś, do czego chcesz dążyć, czy był jakiś taki przełomowy etap w swoim życiu, że właśnie ta świadomość tak ugruntowała się i świadomie zaczęłaś planować karierę? Ja myślę, że piękno młodości polega na tym, że tak się nie do końca wie i to jest całkiem naturalne. Myślę, że właśnie poznawanie i te takie nowe doznania, które przychodzą z różnych stron, są właśnie tym pięknem, co budują tego młodego człowieka na samym początku. Ja myślę, że ja miałam bardzo duże szczęście, dlatego że na piątym roku ja studiowałam zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jednym z moich wykładowców był profesor Koźmiński, który ufundował dzisiaj współtworzył dużą uczelnię. I tam był właśnie temat, jednym z moich tam przedmiotów były strategie firm globalnych. I ja tam zrozumiałam, jak bardzo ważne jest to, żeby swoje życie zawodowe wiązać z brandami, które mają silny kręgosłup compliance'owy, gdzie jest taki ład korporacyjny, gdzie wartości są po prostu rzeczywistością. Wtedy naprawdę można się nauczyć. Po prostu czerpie się dodatkowo z tych doświadczeń przez dekady. No, każdy z tych brandów, z którymi ja się związałam, mówimy o brandach na KPMG ponad 140 lat. IBM no ponad 100 lat. GE tak samo od Edisona, więc świadome podejmowanie decyzji jest, myślę, że mocno istotne, więc zawodowo CV jest wartością. To jest jak gdyby tym, to jest to świadectwo, z którym się wchodzi do pracodawcy. To jest to, co otwiera drzwi i układając sobie świadomie wybierając brandy, czyli kultury, czyli to, co by się chciało stamtąd uzyskać, jest niezwykle ważne.
Dobrze, a czy masz jeszcze jakiś zawodowy cel, do którego aktualnie dążysz i chciałabyś osiągnąć i na którym szczególnie Ci zależy? Zawsze mam, zawsze. Ja sobie buduję takie, rzekłabym, plany. Nie chciałabym zdradzać, natomiast tak, zawsze mam i to jest to, do czego zachęcam. To znaczy trzeba mieć plan na siebie. Zawodowo trzeba mieć plan na siebie. Życie zawodowe nie może być dziełem przypadku. A to oznacza, że te klocki, których nam brakuje, albo które są niezbędne do tego, żeby wejść na ten stopień, o którym się myśli, no to należy po prostu o nie dbać. Trzeba je budować, trzeba je po prostu dokładać bardzo, bardzo świadomie. Także tak, mam plan i absolutnie, absolutnie idę w tym kierunku. W takim razie życzę, żeby ten plan się zrealizował z sukcesem i żeby wszystkie cele zostały osiągnięte. I bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo miło Cię poznać i fajnie, że tak ciekawie i w taki sposób bardzo inspirujący tutaj przekażemy wiedzę innym studentkom, które wchodzą do świata biznesu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Magda. Bardzo Ci dziękuję, Magda. Życzę Ci przyjemnego dnia. Jest za oknem, już jest wiosna i wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia przede wszystkim. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.